Mateusz Półchłopek, witam serdecznie. To jest Poranna Rozmowa na 105 FM, a w studio Piotr Juchowski, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji przygotowujecie ogólnopolskie obchody tego święta państwowego, ale na początku porozmawiajmy o podstawowych informacjach. Kim byli żołnierze wyklęci? Żołnierze wyklęci, tak nazywa się uczestników antykomunistycznego podziemia bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Żołnierze ci nie złożyli jednak broni po 1945 roku, lecz kontynuowali nadal walkę, tym razem z nowym okupantem, jakim był Związek Sowiecki. Nazywa się ich żołnierzami wyklętymi, ponieważ nowa władza, tak zwana ludowa, postanowiła pozbawić ich wszelkiej godności. Nie dość, że byli torturowani w bestialski sposób, przetrzymywani w nieludzkich warunkach, to tak samo zostali zamordowani, a po ich śmierci mieli zostać na zawsze zapomniani i przedstawiani jako wrogowie ludu. Również ich rodziny były prześladowane. Tutaj można podać przykład Zofii Pileckiej, córki rotmistrza Witolda Pileckiego, która była prześladowana ze względu na to, że była córką właśnie rotmistrza. Nie mogła dostać się na studia, a nauczyciele w szkole również jej ubliżali. A na czym polegały ich działania? Co było ich celem? Żołnierze wyklęci nie mogli pogodzić się z tym, iż Związek Sowiecki okupuje Polskę. Nie mogli się pogodzić również z tym, jak zachowuje się Armia Ludowa, która dokonywała brutalnych gwałtów, okradała wioski, prześladowała polskie elity państwowe. I żołnierze wyklęci postanowili się temu przeciwstawić, pozostając w partyzantce, pozostając w lesie. A oni wierzyli w ostateczne zwycięstwo? Wydaje mi się, że nie mogli w to uwierzyć, gdyż siła Armii Ludowej, siła komunistów była na terenie Polski zbyt duża. Myślę jednak, że wierzyli w pomoc aliantów zachodnich, pomoc Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych, wcześniejszych sojuszników rządu londyńskiego. I myślę, że żołnierze wyklęci do końca wierzyli w to, że nastąpi wycofanie Związku Sowieckiego pod wpływem właśnie zachodnich aliantów. A dlaczego mówimy na nich żołnierze wyklęci, a nie na przykład żołnierze niezłomni? Bo to, że ówczesna władza tak ich nazywała, to wiemy, tylko dlaczego teraz używamy takiej terminologii? Czy nie uważa pan, że jednak lepsze określenie to żołnierze niezłomni? Myślę, że oba określenia są tutaj poprawne, ponieważ byli niewątpliwie żołnierzami niezłomnymi, gdyż pomimo brutalnych prześladowań ich kolegów, brutalnych morderstw, zdają sobie sprawę z tego, że są słabsi liczebnie, nadal kontynuowali walkę. Jednak także jestem zwolennikiem, aby nazywać ich żołnierzami wyklętymi z przyczyny takiej, iż byli rzeczywiście wyklęci przez tą władzę ludową. Ich rodziny następnie również były prześladowane. Mieli zostać na zawsze zapomniani, dlatego tutaj byli chowani w masowych mogiłach. Dopiero dzisiaj dowiadujemy się o ich, gdzie leżą ich szczątki. Dlatego myślę, że możemy używać obydwu terminów, niezłomni i wyklęci. No, na pewno bardziej pozytywnie brzmi określenie żołnierze niezłomni, a nie wyklęci, prawda? Tak, ale uważam, że w celu podkreślenia tego, jak ta władza, tak zwana ludowa, zachowywała się w stosunku do tych ludzi, do ludzi, którzy walczyli wcześniej z nazistowskim okupantem i ta władza ich rzeczywiście wykleła, myślę, że jednak ten drugi termin jest również... może być odbierany jako pozytywny. A dlaczego tyle czasu musieliśmy czekać na ustanowienie tego święta? Przypomnijmy, to było w lutym 2011 roku. Myślę, że moglibyśmy w tym miejscu dokonać tutaj pewnej analizy historycznej, porównując II Rzeczpospolitą z III Rzeczpospolitą.
W II Rzeczypospolitej była część ludzi, którzy walczyli w powstaniu styczniowym. Ci żołnierze zostali oznaczeni tytułem oficerskim, byli przyjmowani z najwyższą czcią. Myślę, że możemy tutaj zastanowić się, jak żołnierze wyklęci byli traktowani po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku. Rzeczywiście musieliśmy czekać dopiero na rok 2011, a wcześniej musieliśmy czekać na dwóch ludzi, którzy myślę, że w bardzo duży sposób przyczynili się do rozpowszechnienia prawdy o żołnierzach wyklętych. Byli to Lech Kaczyński i Janusz Kurtyka. To co oni takiego zrobili? Tych dwóch ludzi niewątpliwie przełamało temat tabu na temat żołnierzy wyklętych i jednoznacznie poprzez swoje działania stwierdzili, że te postacie byli polskimi patriotami, byli polskimi bohaterami. Lech Kaczyński rozpoczął oznaczanie pośmiertne żołnierzy wyklętych. Z kolei Janusz Kurtyka, którego uznaje się również za pomysłodawcę Dnia Pamięci o żołnierzach wyklętych, rozpoczął wydawanie zeszytów historycznych poświęconych żołnierzom wyklętym, a także rozpoczął szereg konferencji poświęconych tym postaciom. A dlaczego akurat 1 marca? Co ta data symbolizuje? 1 marca to data rozstrzelania członków 4 Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, m.in. pułkownika Łukasza Cieplińskiego. I na tą pamiątkę, na pamiątkę tej symbolicznej daty zostało ustanowione Święto Żołnierzy Wyklętych. Część polskich historyków jednak do dzisiaj nie podziela zdania, że żołnierze, o których rozmawiamy, to bohaterowie. Sam fakt przyjęcia ustawy w tej sprawie też nie jest dla nich argumentem i przytaczają tego typu fakty jak rozstrzelanie przez żołnierzy wyklętych, a dokładnie przez oddział Romualda Rajsa Burego 30 furmanów z powodu ich religii prawosławnej. Historycy podają także, że ten sam oddział spalił m.in. wsie Zanie, zabijając 24 osoby, wieś Zaleszane i inne. To może biorąc to wszystko pod uwagę, powinniśmy powiedzieć, że żołnierze wyklęci to także postacie tragiczne, nie do końca czarno-białe. Niewątpliwie żołnierze wyklęci to postacie tragiczne, gdyż sposób, w jaki przestało im walczyć i czas, w którym walczyli, rzeczywiście wskazuje na tragizm tych postaci. Niemniej nie można tutaj, myślę, uogólniać. Nie znam dokładnie tych przypadków, jednak myślę, że nie można zaprzeczać heroizmowi żołnierzy wyklętych w żaden sposób. A czy są jakieś badania, jaka część Polaków wie, kim byli żołnierze wyklęci? Ja osobiście nie słyszałem ani nie spotkałem się z takimi badaniami. Niemniej wydaje mi się z tego, co zaobserwowałem, że temat żołnierzy wyklętych i antykomunistycznego podziemia jest coraz bardziej popularny w opinii publicznej, a także różnych młodzieżowych środowiskach. Można tutaj podać przykład kibiców, którzy często na stadionach poprzez oprawy czy poprzez różne okrzyki i transparenty przypominają o żołnierzach wyklętych. A w tym roku co Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej przygotowało z okazji 1 marca? Krakowski Oddział Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych przygotowuje akcję pod tytułem Namioty Wyklętych, w ramach których będzie przygotowana wystawa poświęcona żołnierzom wyklętym, a także będą przedstawione sylwetki najważniejszych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Ponadto będzie wyświetlona prezentacja multimedialna przedstawiająca leśne oddziały partyzanckie. Wystąpią historycy, a także studenci historii, którzy przedstawią referaty dotyczące tematyki związanej z żołnierzami wyklętymi. Oprócz tego będzie można posłuchać muzyki różnego gatunku, jak na przykład hip-hopowej,
tatka z firmy, czy też tutaj bardziej takiej spokojnej, jak Jacka Kaczmarskiego, Leszka Czajkowskiego. Ta muzyka będzie przede wszystkim dotyczyć tematyki żołnierzy wyklętych. Piotr Juchowski, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.